Cześć, jestem Wiktoria. Możecie mnie kojarzyć jako Vicky Vip. Dzisiaj przyszłam do Macieja, ponieważ znudziły mi się już moje blond włosy. Będziemy wykonywać koloryzację, musicie to zobaczyć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam też na swoim fotelu Wiktorię. Cześć. Bardzo mi miło, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Chciałem się Ciebie zapytać, co Cię do mnie sprowadza, to po pierwsze, a po drugie, na ile lubisz swoje włosy i co byś chciała zmienić? Jak urosły, jest mi trochę ciężko je okiełznać. Chciałabym je na pewno trochę przyciąć i co, no, zaszaleć z kolorem. Zaszaleć, to ja lubię to słowo. I świetnie tak naprawdę, że będziemy mogli na Twoich włosach pokazać taki efekt koloryzacji, który dziewczyny macie bardzo często. A więc są to jakieś, nie wiem, refleksy, które już trochę odrosły, jakieś formy balejażu. No tutaj widać, że jeszcze świeża sprawa to ten front, który jest rozjaśniony, tak? Sama robiłam. Sama robiłaś? Tak. Okej. Okay. Jesteś takim świetnym przykładem dla wielu dziewczyn, jak możemy popracować też z koloryzacją. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy chyba najmodniejszy kolor, który będzie na 2023 rok. Mało to, mam wielkie przeczucie, że ta koloryzacja zostanie jeszcze z nami fryzjerami i z Wami w domach na o wiele dłużej. Krótko mówiąc, miedziane włosy. To jest coś, co zawsze spowoduje bardzo dużo odbicia światła, czyli piękny połysk. To jest coś, co no, ma w sobie tą nutkę, o której powiedziałaś, trochę zaszaleć, tak? I miedziane koloryzacje będą na pewno teraz hitem po wszystkich refleksach, balejażach, bo jest to coś, co przepięknie może wyrównać kolor, a nawet jeśli macie jakieś kolory, które w końcach, tak jak tutaj, są takie trochę brudne, to miedź pięknie zawsze to oczyści, oczywiście dobrze wykonana koloryzacja. Słuchaj, ta miedź będzie wykonana u Ciebie w niesamowity sposób, bo będziemy pracowali różnymi kolorami, tak? Wiem, że się tego pewnie nie boisz, bo sporo się już na Twoich włosach dzieje, ale no mamy mocne wyzwanie i takie właśnie wyzwanie często dziewczynek macie, czyli no duże bardzo odrosty, pojaśnione końce w różnych odcieniach, a więc musimy sobie z tym nieźle poradzić. No i jeszcze ten front rozjaśniony osobiście. To tyle o kolorze. Wiem, że bardzo wstępnie, jak dla Was. Natomiast cięcie. Muszę przyznać, że ja nie lubię bardzo krótkich, ale naprawdę chciałabym je podciąć, no bo już te końcówki tutaj nie wyglądają za dobrze. Tak samo przy twarzy chciałabym, żeby coś się zadziało. Coś się zadziało. Coś to, się zadziało. To słowo też lubię, słuchaj. Okej, okay. Wiesz co, no teraz te fronty, które tutaj są, taka grzywka, to chyba też odrosło już tobie mocno, tak? Jest za ciężkie. I na razie pokrótce tylko powiem, że do twojego kształtu twarzy, który jest bardzo szczuplutki, to cię jeszcze bardziej tak wyciąga. Poza tym wszystko spowoduje taki efekt dużego spłaszczenia. A więc tak, też mam na to już rozwiązanie. Na pewno będę chciał zdecydowanie popracować z lekkością na twoich włosach, żeby te włosy w konturze były krótsze, co jest teraz najmodniejsze również. Popracować trochę nad lekkością włosów, bo tu jest bardzo płasko i tutaj jest bardzo płasko, ok? A końce na pewno, ponieważ to, co zniszczone, dobrze się pozbyć, tylko po to, żeby tobie włosy lepiej się układały. Jesteśmy w najciekawszym momencie koloryzacji. Jest ze mną Kasia, z którą na co dzień współpracuję w salonie Witkacu i w hotelu europejskim Raffles, a więc o koloryzacji wie bardzo dużo. Pracujemy nad ciekawą techniką koloru, którą nazywamy makijaż włosów. Polega ona na tym, że jest to 100% pokrycia farbami włosów. Pracowaliśmy też utrudnionym systemem, ponieważ oczywiście takie włosy można było wcześniej lekko rozjaśnić, a później farbować. My zdecydowaliśmy się na skomplikowaną pracę, ale tylko farbami. Włosy, które już mamy tutaj pod spodem, są pofarbowane i zapigmentowane w pięknych kolorach miedzi, ale ciemniejszych. Tą miedź mamy też na odrostach, no i mamy tylko takie symboliczne oddzielenie foliami tego dużego zygzaka, bo tak można powiedzieć, aby rozróżnić trochę, co będziemy robili w następnych krokach. A więc koloryzacja ta po pierwsze jest o tyle ciekawa i delikatna. Pracujemy doskonałą farbą Superlative. Jestem przekonany, że farba i farbowanie o wiele mniej narusza włosy niż rozjaśnianie. Rozpoczęliśmy od odrostów, teraz będziemy nakładali sobie troszeczkę dalej odcienie farby. Pracowaliśmy kilkoma odcieniami. Jest to koloryzacja, która wiedzie teraz prym w salonach. Przede wszystkim farba jest mniej inwazyjna na włosy, mniej puszy włosy, to po pierwsze. Po drugie, farba też ma bardzo piękny rodzaj utrzymania, jeżeli jest na włosach tylko ona. Bo jeżeli wcześniej mamy rozjaśniacz, a później farbowanie, to wszystko trochę bardziej nam się wypłukuje, a dla nas misją najważniejszą są zdrowe, piękne włosy. Oczywiście tutaj rozpoczęliśmy też całą pracę od bardzo dobrej pielęgnacji. I te włosy już są przygotowane wcześniej, ponieważ wykonaliśmy kaszmirową keratynę. Przypomnę tylko, że po usłudze kaszmirowej keratyny włosy myjemy tym szamponem. Jest to
bardzo ważne, ponieważ wtedy ta usługa wytrzymuje Wam na włosach do kilku tygodni. Dzięki niej włosy się nie puszą, nie elektryzują i co najważniejsze, włosy przestają się kruszyć, a jest to w ostatnich latach poważny problem. Kończymy w domu zawsze taką pielęgnację specjalną odżywką, a więc nakładamy tą odżywkę po to, żeby wypielęgnować włosy, zamknąć je, wtedy włosy mają ładniejszy poślizg, no i finalnie włosy macie coraz piękniejsze. Najlepsze chyba w kaszmirze jest to, że po nim naprawdę pięknie układają się włosy. A więc po pierwsze, jest to efekt bardzo modny, po drugie, jest to efekt o wiele bardziej zdrowy, no i po trzecie, macie mniejsze problemy z takim spłukiwaniem się farb, nie wiem, po balejażach czy po refleksach, bo ten kolor jest bardziej trwały. Włosów, jak widać, mamy co niemiara, bo nawet te, które są spięte tutaj, to już po prostu wystarczyłyby spokojnie na pewno każdej dziewczynie i kobiecie. A więc mamy trochę pracy, dlatego tyle pracy mieliśmy z koloryzacją. Żeby nie zanudzać Was już bardzo czasowo, cały ten tył mamy przygotowany, a więc włosy z tyłu mamy obcięte w taki sposób, że są dłuższe w kierunku środka. Ta linia zawsze bardzo ładnie wydłuża sylwetkę, jest bardzo dobra dla kobiet. No i teraz bardzo modna. A więc rozpoczniemy od tego, że Victorii będziemy wycinali włosy z przodu, czyli wszystkie te włosy w konturze, dosyć mocno. To jest właśnie ciekawe, że te włosy często są tu takie uwrażliwione, to są takie włosy, które są tutaj najsłabsze, kruche, a więc wyciągamy sobie takie pasmo bardzo mocno do góry i ścinamy je jak najbardziej prosto w konturze. Ale ten kąt, który teraz wyciągam, jest specjalnie takim kątem wyczesywanym maksymalnie do góry, co pięknie chroni też nam duży ubytek zarostu, tutaj ten przy wysokości ucha. Puszczamy, mamy takie już określenie linii, określenie tego całego ścięcia i to jest bardzo piękny kształt, który będzie miała. Do tego wyczesujemy sobie teraz już kolejne pasmo do góry i do przodu, do osi twarzy. Pięknym cięciem, takim kompaktowym, wycinamy sobie cały ten kontur. Takie ucięcie powoduje, że włosy będą świetne, włosy będą zdrowe, włosy będą miały bardzo dużą objętość z przodu w konturze. I to ucięcie będzie zawsze powodowało ładniejszą jakość włosów, ponieważ pracujemy teraz na tych włosach najbardziej zniszczonych. Końce niestety i tu stare koloryzacje trochę nam się plączą. Idealny moment. A więc musimy sobie troszeczkę te włosy spryskać, do tego odżywka w sprayu, która zawiera też sporo minerałów, zawsze pięknie, odżywka Repair odżywia nam końce. I od razu to rozczesanie powinno pójść lepiej, hop, od razu, za pierwszym razem. A więc to jest zawsze dowód też na to, jak dobre kosmetyki działają na takich włosach. Mamy kolejne pasmo. I mamy bardzo ładną linię, doczyszczoną. I teraz mamy połączenie przodu i tyłu. I to jest moment na to, aby już z włosami w taki sposób opracować, żeby połączyć je za chwilkę z tą górą. Zobacz, jak lekko się zaczęło robić, tak? I to będzie świetne, bo już sobie wysuszyła włosy, to one tu będą takie leciutkie, a cały tył to będą długie, bardzo ładne włosy. To jest świetne rozwiązanie dla wszystkich dziewczyn, które chcecie mieć długie włosy, ale jednak to konturowanie z przodu powoduje, że włosy z przodu są bardzo leciutkie, a przede wszystkim ścinamy te wszystkie włosy z przodu, które są najbardziej zniszczone. Po jakichś ewentualnych rozjaśnianiach, koloryzacjach, może przy częstym prostowaniu, te włosy zawsze są takie bardziej uwrażliwione, a więc te ścięliśmy. Ty też chyba prostowałaś. Dużo, tak? Mowa o mnie. Puszczamy sobie teraz już dalej kolejne etapy tego cięcia. Mamy tutaj olbrzymi podział na górze tych włosów, słuchajcie, jest tutaj naprawdę wow. A więc teraz cały ten podział, który jest na koronie, rozdzielamy sobie na takie separacje. Pierwsza separacja to będą włosy, które sobie oddzielimy na czubku głowy. I to będą wszystkie włosy, które spadną do przodu. Zabieramy sobie teraz cały kontur, tylko żeby pamiętać linię, nad którą pracujemy. Włosy możemy schować za ucho. I wyczesując teraz ten cały przód, czyli taką tą linię zewnętrzną, w tym momencie tniemy już w swojej naturalnej pozycji, zaznaczamy tylko długość i docinamy włosy. Tutaj ten ubytek, który często jest zarostu, to jest właśnie ubytek no takiego lekkiego zakola. To bardzo często się pojawia przy strzyżeniu, ale pamiętajmy o tym, że cięcie, które właśnie robimy, w przepiękny sposób
to zakole za chwilę nam będzie korygowało. W tym momencie robimy takie bardzo poprawne konturowanie tym włosom, a więc wycinamy te wszystkie włosy, które są najbardziej zniszczone i łączymy się z włosami, które są głębiej w konturze. To zawsze tym włosom spowoduje świetną objętość z przodu. Te włosy od razu zrobią się zdrowsze i te włosy po pierwsze już nie będą się kruszyły, jeżeli macie bardzo zniszczone, a na pewno takie włosy będą po prostu się lepiej układały. I teraz po skończeniu podstawy i po skończeniu tej korony, ale z przodu, czyli takiej bardzo dużej grzywki, mamy piękny kontur wycięty z przodu. Oczywiście do tego, jak połączymy sobie długość z tyłów, to te włosy, ten cały tył robi teraz objętość, ale cały front mamy wycięty, on będzie lekki. Będziesz mogła go sobie układać pod spód, wywijać na zewnątrz, bo będzie taki bardzo, bardzo delikatny i lekki. Taki trochę efekt też modny teraz, czyli butterfly. Odkręciliśmy się teraz w stronę lustra i to też jest ciekawe, szczególnie dla wielu fryzjerów, a więc jeśli już spotkaliśmy się w Akademii Maniewskim, to doskonale wiecie, o co mi chodzi. Bardzo dobra kontrola przy szerzeniu jest przy lustrze, ponieważ jak teraz wyczesuję to pasmo, to mam dużą kontrolę, jak stoję. Widzę pasmo, które strzygę i przede wszystkim też mam dużą kontrolę linii, którą tnę. Jak wyczesuję to pasmo i widzę to całe pasmo pamięci, to doskonale widzę w tym momencie ruch, w którym pracuję, że jestem w idealnym pionie, czyli w osi swojego ciała. To pierwsze pasmo mogę sobie zrobić jako pamięć, to jest to pierwsze pasmo z drugiej strony, pobieram kolejne i teraz jeżeli wyczesuję kolejne pasmo, to ta linia będzie coraz bardziej widoczna, coraz lepiej będzie się pracowało. Wyczesuję włosy. Tutaj dokładnie widzę już moment, który mam ciąć. Ustawiam się prosto. Nożyczki pracują prosto do góry. I tak jakbym pracował w własnej osi ciała, wycinam kolejne pasmo. Lustrze też już widzicie, jak pięknie zaczynają nam się układać te włosy. Gdzie są krótsze, gdzie będą włosami najdłuższymi. I dokładnie właśnie o taki charakter tej linii, takiej lekkości do tych pięknych miedzi. O to mi chodziło. Zanim pokażę Wam nowe, niesamowite włosy Wiktorii, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmu. A wszystkim tym, którzy poszukujecie jakiejś takiej bardziej spersonalizowanej porady, to zapraszam Was na social media, Instagram, Facebook, a może TikTok, a może po prostu tutaj na YouTubie. Piszcie, jakie macie pytania, a ja na pewno postaram się profesjonalnie na nie odpowiedzieć. To co, gotowi? Chcecie zobaczyć te piękne włosy? Bo ja już patrzę, widzę też ręce na ustach, nie wiem, co one mają oznaczać, ale mam nadzieję, że coś dobrego. To 3, 4, proszę Pani. Ho, ho, ho. Niesamowite. Podotykaj, pobaw się, poruszaj, pokręć głową. Trochę trwało. Nie wiem, co powiedzieć nawet. Jak się czujesz? Bo wyglądasz nieziemsko. Jak gwiazda Hollywood. Z najlepszego serialu. Słuchaj, no po prostu te włosy są piękne i teraz ten twój kolor oczu, w ogóle twoja uroda, która już jest niesamowita, to wszystko ten kolor po prostu podkręcił, bo taka jest właśnie miedź. Ona tak pięknie podkreśla kolory. Jak się czujesz? Brak słów. Tak? Przepięknie. Ciekawostką jest to, że te włosy nie są, słuchajcie, zbyt łagodne do układania. Są to włosy, które się trochę falują i kręcą, ale przepiękne wyprostowanie dał mi oto ten balsam. A więc taki balsam, który służy właśnie do prostowania włosów i do wygładzania. Kilka kropel tylko wystarczyło, żeby poskromić takie włosy. A więc jeżeli macie włosy podatne, takie puszyste, a lubicie mieć włosy proste, tak jak te, które teraz tutaj wyprostowaliśmy, to smoothing balm będzie do tego idealny. I to tak naprawdę jest świetna też rzecz dla Ciebie, bo dzięki temu te włosy są takie sypkie. Podotykaj je trochę. Mięciutkie, fajne. Mhm. Dobra. Rzuć teraz tak sobie do tyłu trochę, a jeszcze chcę coś pokazać, bo Twoje włosy zaliczają się do tych, które uwielbiają dużo takiego nabłyszczenia, tak? One w końcach niestety mają dużo historii jakichś tam kolorystycznych. I teraz jeszcze takie końcowe nabłyszczenie i nawet obciążenie Twoich włosów, co zawsze jest dobre. A więc chcecie, dziewczyny, mieć jakieś oddzielające się pasma, bardzo błyszczące włosy, to właśnie ten fluid, który da dużo połysku, da taki efekt. Jest najbardziej nabłyszczającym produktem, jaki znam. A więc jedną, może dwie,
Tu mamy dosyć dużo włosów. Najważniejsze jest to, żeby go bardzo dobrze rozetrzeć w dłoniach. Dlaczego? Żeby ten produkt wszędzie dać równomiernie i on teraz da super połysk. Podziela nam trochę warstwy. Ja chcę jeszcze trochę bardziej pokazać Twój kolor, bo o tym nie powiedziałem. Czym rządzi się piękny makijaż włosów, czyli najlepszy trend w koloryzacji? Przede wszystkim tym, że kontury tego koloru, proszę bardzo, są ciemniejsze. O, jak teraz odkręcam Ci kolor, widzisz? Widzę. Spokojniej? Spokojniej. Ładniej? Ładniej. To czekaj, nabłyszczymy. Op. I teraz tutaj mamy kolor, który jest spokojniejszy, a kolor, który na to spada, to są właśnie jaśniejsze odcienie. I to jest przepiękne. I to jest przepiękne w tej koloryzacji. Oczywiście my tutaj jeszcze mieliśmy dużo różnych refleksów w końcówkach, z którymi była walka. Natomiast makijaż włosów to jest 100% cover. Najmodniejszy, czyli właśnie w miedziach, to są koloryzacje, które ja się sprzed lat uwielbiam i pamiętam. I cieszę się, tak bardzo się cieszę, że mogliście dzisiaj tutaj wyżyć na Twoich włosach i taki trend pokazać. Dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że to Ci będzie teraz służyć, dziewczyno. Teraz tylko koloryzacja, już nie rozjaśnianie, nie ściąganie kolorów, a więc padaj niebawem, żeby ten kolor po prostu tylko odświeżyć i niech Ci on służy. Ale jak nie będziesz miała czasu, to mam dla Ciebie, i nie tylko dla Ciebie, bo również dla Was, dziewczyny, świetne rozwiązanie. I to będzie takie bardzo ciekawe zaskoczenie, ponieważ mamy specjalną maskę Davro, która właśnie jest w odcieniach miedzi. A więc wypukuje się kolor. Tak, do salonu fryzjerskiego można wpaść, zrobić dobre odrosty, ale żeby nie robić tego koloru cały czas, na całość, to w domu nakładamy sobie odżywkę koloryzującą i po prostu ta odżywka koloryzująca daje przepiękne efekty koloru w końcach. My, myjąc jeszcze kolor, nałożyliśmy Tobie trochę tej odżywki, a więc mamy ekstra efekt. Oczywiście mamy kilka odcieni, Davro, odżywka, która zmienia odcień Twoich włosów, wegańskie produkty, dobre, a Ty można świetnie sobie w domu odświeżyć koloryzację, a więc bardzo polecam. To będzie dla Ciebie. A więc oprócz tego, że masz dobrze zrobiony, delikatny kolor, bez rozjaśniania. Bez. Prawda? Ale kilka godzin. To jeszcze będą te włosy dalej zdrowe. Wyglądasz świetnie. Dziękuję Tobie pięknie. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Kocham rudości. Mam nadzieję, że Wiktoria od dziś też będzie ich fanką. Napiszcie w komentarzu, jakie koloryzacje chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach i do zobaczenia.